No to witamy, Michał Szafrański, użytkownik Nozbi, produktywny ninja, finansowy ninja, w ogóle ninja, tylko nie masz opaski albo coś. Więc mamy przyjemność dzisiaj porozmawiać z Michałem właśnie i no, opowiedzieć o tym, jak właśnie jak wygląda droga finansowego i produktywnościowego ninży. Dokładnie, dzień dobry, cześć Michale, dawno się nie słyszeliśmy. No, ostatnio się widzieliśmy na InfoShare, nie? W maju. Dokładnie, w maju, tak, opowiadałem o finansach w firmie, jak zorganizować finanse osobiste, jak ktoś ma swoją działalność gospodarczą, bo z tym też jest, co ciekawsze, podobno najlepszy wykład na InfoShare, wiesz? No nie no, byłem, słuchałem, więc ja się zgadzam, nie, ale... Najlepsze oceny, najlepsza średnia ocen, chyba 4,96 na 5, w ogóle jakiś taki szokujący wynik. Ktoś dał poniżej 5? No, ktoś dał poniżej 5. Tak znaleźć. Ale ty wiesz, to dają poniżej 5 prawdopodobnie po to, żebym za bardzo nie obrósł w piórka, nie? Że no zawsze można coś poprawić. Zawsze można coś poprawić. Dokładnie. No tak, ale wykład był też właściwie taką, że elementy w tym wykładzie to pewnie były te elementy, które są w książce, nie? Właśnie, tak. Które właśnie opublikowałeś. Tak, znaczy jakby książka nie jest dla przedsiębiorców stricte, ale książka jest przede wszystkim dla młodych ludzi, którzy zastanawiają się nad tym, w którą stronę, albo inaczej, jak powinni zarządzać swoimi finansami, żeby nie skończyć tak jak większość osób, które powiedzmy budzą się z ręką w nocniku gdzieś w okolicy 30, 40, może później i zdają sobie sprawę, że przez sporą część życia pracowali, ale tak naprawdę niewiele z tego mają poza tym, że no czegoś się tam dorobili, ale oszczędności nie mają. I myślę, że to jest taka książka, która przekazuje totalne podstawy w zakresie finansów osobistych, takiego zdrowego podejścia do finansów, ale nie tylko w obszarze oszczędzania, z którym ja jestem najczęściej kojarzony, tylko też w innych obszarach. W zasadzie oszczędzanie, można powiedzieć, jest trochę po macoszemu w książce potraktowane, bo ja się skupiam przede wszystkim na oszczędzaniu w tych obszarach, które dają największe korzyści, czyli na przykład zakup mieszkania, zakup samochodu. Tam, gdzie po prostu mamy szansę na to, albo potencjał na to, żeby przepłacić najwięcej pieniędzy, nie? Więc jakby tu pokazuje, jak mądrze podejść do wydawania pieniędzy, a inny obszar to jest zarabianie pieniędzy, to jest optymalizacja podatkowa i to jest inwestowanie. I jakby na tych obszarach się skupiam i pokazuję, jak to wszystko złożyć w całość taką, która no ze względu na to, że działamy w tych wszystkich obszarach, no to po prostu efektywnie w portfelu mamy więcej. I w rozdziale optymalizacji podatkowej rzeczywiście jest całkiem sporo powiedziane o takiej drodze od osoby, która jest dzisiaj zatrudniona na etacie, do osoby, która jest po prostu staje się przedsiębiorcą i w jakiś sposób próbuje finansować także częściowo swoje życie prywatne poprzez prowadzenie, poprzez pewną optymalizację kosztową. Nie? Tak. I to jest tam szczegółowo przedstawione. I ten fragment, o którym mówiłem na InfoShare, jak pogodzić te finanse osobiste z finansami firmowymi, jak to zorganizować, żeby po prostu nie było tak, że na przykład nasze finanse osobiste finansują firmę, która nie do końca wystarczającą liczbę przychodów generuje. O tym mówiłem na InfoShare, ale to jest tylko wycinek. To jest tylko wycinek książki. Nie, no właśnie, ale jakby co mi się podoba w twojej książce i w ogóle w pomyśle finansowy ninja, to jest to coś, co mnie z kolei boli od drugiej strony, od strony produktywności, od strony zarządzania czasem, to jest to, że pewnych rzeczy, które nas powinni nauczyć w szkole, nas nie uczą i potem liczą, że my sobie poradźcie sobie. Ja pamiętam, że miałem straszny żal na przykład do biologii, że wiedziałem, co są mitochondria i inne takie rzeczy, ale jak miałem pójść do lasu i powiedzieć mojej córce, jakie są liście od jakiego drzewka, to zacząłem się wykładać. Nie? Tak. I myślę sobie, jejka, jaki to ma sens, nie? Że jakby tego w ogóle nie wiem, a tutaj mam jakiś ekspert, jestem ekspertem od jakichś komórek małych, nie? I na przykład jeżeli chodzi o produktywność, na przykład pisanie na klawiaturze bezwzrokowe, coś, co powinno być, każdy powinien umieć, nie umiemy. Szybkie czytanie, jakby dużo takich możliwości, no i właśnie to samo z finansami, nie? Wiesz, skończyliśmy szkołę, kupmy sobie pierwsze mieszkanie i idziemy na kupić kredyt, idziemy dostać kredyt do banku i po prostu wykładamy się na każdym kroku po prostu. Jakby, dokładnie, nie wiemy, znaczy nie w ogóle już popełniamy błąd taki, że idziemy do banku po kredyt, nie będąc kompletnie przygotowanymi do wzięcia tego kredytu, tak? Bo to też w książce pokazuje, że jakby to jest proces. Jeżeli zaczniesz pół roku wcześniej, to dostaniesz dużo lepsze warunki, jak się odpowiednio do tego przygotujesz. Jak pokażesz bankowi się jako wiarygodny kredytobiorca, tak? Albo przynajmniej, żeby on miał takie wrażenie. Więc jakby tych niuansów jest bardzo dużo. Ja się całkowicie zgadzam. Znaczy, edukacja szkolna generalnie kuleje, jeżeli chodzi o edukację finansową. I tu jakby nie trzeba być jakimś ekspertem, który jakby patrzy na rynek, żeby to docenić. Po prostu ja sam wiem, jak bardzo mało wiedzy otrzymałem, tak? Jak powiedzmy, też się uczyłem, wiesz, w szkole na matematyce, na czego się uczymy, nie? Całek, potęgowanie, tak, jest, i tak dalej, jakby macierze, jakby różne rzeczy poznajemy. Kosmosu. Które
tak, które praktycznie w życiu, one mają nam się szansę przydać, tylko w określonych specjalizacjach, które wykonujemy, ale takiej wiedzy praktycznej, codziennej, która się przyda każdemu, w zasadzie jest to kot napłakał, tak? I tak. Powiem ci, wiesz, ja edukację szkolną odbierałem dosyć dawno temu, tak? Jestem po 40, więc jakby mogę jeszcze zrzucić to na karby tego, że świat finansów poszedł do przodu, a edukacja szkolna za tym nie nadąża. Ale wiesz, mam swoje dzieci, gdzie mój syn w tej chwili dostał się do liceum, czyli skończył gimnazjum, i to nie jest tak, że on teraz otrzymał jakiekolwiek podstawy w tym gimnazjum czy w szkole podstawowej. No, no nie, znaczy nie ma tego, tak? No. No i to jest realny problem. No to jest tak, że ja próbuję w pewnym sensie tą książką ten problem jakoś zaadresować, znaczy tą lukę uzupełnić, i wierzę w to, że rzeczywiście ta książka będzie pomagała takim osobom, które, można tak kolokwialnie powiedzieć, dzisiaj są nieco nieogarnięte finansowo, tak? Po prostu. No, jakby, ja pamiętam, jak ja kupowałem moje pierwsze mieszkanie na kredyt właśnie i pytałem się mojego kolegi, takiego no, starszego faceta, takiego mojego mentora biznesowego właśnie, tam kilka rzeczy odnośnie tego mieszkania, że coś tam, i on mówi, no tak, ale tutaj to i to w banku to możesz wynegocjować, ale tak... To jak w banku można negocjować? Z bankiem można w ogóle negocjować? To tak wolno w ogóle? Nie, po prostu wiesz, no, nie, po prostu kosmos. No, ale taka jest właśnie rzeczywistość. Znaczy, my żyjemy w jakimś świecie mitów, które wynikają, jakby, które są budowane przez nas misternie na podstawie tego, co mówi nam nasza rodzina, co mówią nam nasi znajomi, co my obserwujemy wokół siebie. Tylko prawda jest taka, że to, że wszyscy wokół na przykład za standard uważają to, że na życie trzeba brać pożyczki, tak, że jakby można żyć na kredyt, wcale nie oznacza, że to jest obiektywnie dobre, tak? Znaczy, to jest jakieś zjawisko, które występuje w jakimś środowisku, w którym jesteśmy. Teraz pytanie, wiesz, znaczy, naprawdę trzeba być dosyć silną, uważam, jednostką, żeby jeżeli się tkwi w takim środowisku, to z jednej strony się obudzić, trochę się wyrwać z tego Matrixa, a z drugiej strony rzeczywiście, żeby zacząć działać inaczej, tak? A być może nawet zmienić to środowisko wokół siebie po to, żeby rzeczywiście mieć te dobre wzorce. Wiesz, ty miałeś taką osobę, ty miałeś takiego mentora swojego biznesowego, tak, którego również mogłeś podpytać o takie różne rzeczy prywatne, nie? No właśnie. Ja też staram się wokół siebie mieć takie osoby, wiesz, tworzyć sobie taki mini, jak to się mówi, mind group? Nie, mówi tak. Się... Mastermind group. Mastermind group, tak? Takie no. Mini mastermind grupy, które, w których wiesz, jakby zderzamy swoje pomysły, bo jakby każdy z nas może jakby spojrzeć na to trochę z innej perspektywy, coś podpowiedzieć, nie? I to jest, powiem ci, ja dopiero to zacząłem niedawno, ale gdybym jakby miał świadomość, nie wiem, 20 lat temu, że takie korzyści wynikają z takiego zderzania pomysłów z innymi osobami, które myślą podobnie jak my, o tak bym powiedział. Tak? A mają podobne wartości na przykład. Mają podobne wartości, znaczy jakby są osobami, które są podobne do nas pod jakimś tam względem. One nie muszą być identyczne, absolutnie nie. Wręcz dobrze, jeżeli działają w zupełnie innym obszarze, zajmują się jakby... na przykład jeżeli ja dzisiaj jestem przedsiębiorcą, nazwijmy to w obszarze internetowym, to świetnie, jeżeli mam osobę, która kompletnie nie ma nic wspólnego z internetem, bo wtedy rzeczywiście, wiesz, pewne mechanizmy są bardzo zbliżone, a jednocześnie ta osoba ma zupełnie świeżą perspektywę. Ja mogę opowiedzieć o tym, co ja robię, i ona mi podpowie bardzo dużo rzeczy, których bym nie usłyszał od osoby, która jest identyczna jak ja, dlatego że ja po prostu na te pomysły nie jestem sam w stanie wpaść. I to jest super, tak? I myślę, że to jest też taka wartość, wiesz, dzisiaj mamy internet, mamy wszystko pod ręką i dzięki temu, że ten internet jest, to możemy sobie rozmawiać, nie wiem ile kilometrów nas dzielą, na pewno bardzo dużo, rozmawiamy przez Skype'a, nie? Tak. I to jest coś, czego nie wiem, w latach 90. Kiedy ja zaczynałem na poważnie swoją pracę, tak? To jakby tego nie było, nie? I teraz znowu, to jakby absolutnie się nie żalę, że tego nie było, nie? Jakby były inne formy. Tak. Fajne było to, że świat tak nie pędził, to też tak było, że wiesz, jakby był czas na to, żeby na przykład samodzielnie przepracować różne rzeczy, niekoniecznie się spiesząc gdzieś, niekoniecznie będąc odrywanym przez media takie jak Facebook, inne sieci społecznościowe, tak? Tak? Nie byliśmy tak angażowani, więc mogliśmy się bardziej skupić na tym, co jest dla nas ważne. Dzisiaj, żeby się skupić na tym, co jest dla nas ważne, musimy powyłączać wszystko naokoło, nie? To tak a propos tej produktywności i tak dalej. No. Myślę, że, znaczy, nie chcę generalizować, ale ja sobie generalnie z tym nie radzę. To znaczy, to jest tak, że ja oczywiście staram się być produktywny i staram się, żeby to wszystko się kręciło w taki sposób, żebym popychał sprawy do przodu, ale mimo wszystko cały czas też ponoszę porażki jakieś tam, nie? To znaczy, cały czas jestem odciągany, więc myślę, że dzisiaj ta walka o ten czas nasz i takie skupienie się na tym, co jest dla nas ważne, jest pioruńsko trudne. Tak mi się wydaje. I chyba trudniejsze niż było kiedyś.
Tak, i właśnie mi się wydaje, że fajnie celujesz z promocją książki w ogóle teraz w wakacje. Mam nadzieję, że właśnie, że ludzie się nastroją na to, że jak już kupią ją, dostaną ją, kiedy pod koniec sierpnia, nie dostaniemy książkę. Jest oficjalna premiera 26 sierpnia. Wszyscy, którzy zamówią w przedsprzedaży, która w tej chwili trwa, otrzymają ją w tygodniu poprzedzającym, czyli tam powiedzmy koło 20 sierpnia, 23 sierpnia powinni ją otrzymać. No, więc jak dostaniemy tą książkę pod koniec sierpnia, no to w tym momencie mamy jeszcze chwilę czasu, jakby tych wakacji, nie wakacji, kiedy warto by było na przykład sobie jednak przez tą książkę trochę przejrzeć. I powiedz mi tylko, no bo on jest kawał kobyły, nie? To jest cegła, 4 centymetry grzbietu. Tak. I jak ty byś radził takiej osobie na przykład, bo tak, wiadomo, z jednej strony mówisz, że to jest celujesz do osób takich właśnie młodych, których wiesz, które mają się nauczyć, ale plus osoby takie w naszym wieku bardziej, nie? Które już tam coś tam zrobiły, jakieś doświadczenia mają, no ale chcą sobie tą wiedzę trochę wszystko, jakby trochę wiesz, odświeżyć i tak dalej. Jak ty byś radził, żeby do tej książki podejść, żeby jednak, no... Ja mimo wszystko radzę, żeby ją czytać tak linearnie, to znaczy czytać ją po prostu od pierwszego rozdziału do końca, dlatego że w pewnym sensie ja przeprowadzam czytelnika przez pewien proces. Okay. Na początku książki szukamy, bo wiesz, to jest też tak, że każdy z nas jest na trochę innym etapie zaawansowania finansowego, tak bym to powiedział. Tak? Ja to tą edukację finansowego ninja, jak to nazwałem, podzieliłem na 6 etapów, więc w zasadzie może być tak, że ktoś bardzo młody, kto jest osobą bardzo świadomą, przedsiębiorczą i tak dalej, jest już na tym 6 etapie, ostatnim, takim najbardziej zaawansowanym, w bardzo młodym wieku, a ktoś inny, kto po prostu no, dosyć lekkoduszne miał podejście do finansów, można tak powiedzieć, pomimo swojego wieku, typu 40 parę lat, on się znajduje gdzieś na jednym z początkowych etapów, czyli to jakby też nie można generalizować, tak? Więc ja pokazuję w książce, po pierwsze te etapy, pokazuję pewien proces rozwoju finansowego. Mówię, co jest istotne na każdym z tych etapów, ale też w początkowej części książki pomagam osobom, które będą ją czytać, zidentyfikować, co jest dla nich tak naprawdę ważne, czego one oczekują od życia i od swoich finansów. Od życia to może tak zbytnio zgeneralizowałem, ale generalnie jakie cele finansowe sobie stawiają. Bo to jest tak, że nie mając takiej motywacji finansowej, bardzo trudno jest również wytrwać, na przykład w takim postanowieniu typu będę oszczędzał, albo ileś tam swoich przychodów będę przeznaczał na to, żeby sfinansować swoją emeryturę gdzieś tam w przyszłości, nie? Tak. Więc najpierw pomagam znaleźć tą motywację. Później liczymy, ile tak naprawdę pieniędzy ci jest potrzebne do tego, żebyś przeszedł na emeryturę, albo mógł przejść na emeryturę w tym momencie, w którym uznasz, że to jest dla ciebie jakby sensowne, tak? Czyli na przykład ktoś może powiedzieć, okej, ja chcę przejść na emeryturę w wieku tam 65 lat, powiedzmy, a ktoś inny powie, nie, absolutnie, ja chcę pracować tylko do 40, czy tylko do 50, tak? Teraz chodzi o to, żebyśmy byli realistami, czyli nawet jeżeli jest ktoś człowiekiem młodym, no to okej, jeżeli chce przejść w wieku 40 lat, to ma perspektywę, powiedzmy, 15 lat pracy zawodowej, tak? W związku z tym bardzo się musi postarać, bo przez 15 lat odłożyć na resztę życia to nie jest łatwe, nie? I chodzi o to, żeby policzyć to, mieć wyobrażenie, co to oznacza na przykład w skali oszczędności, których muszę dokonywać co miesiąc. Więc to jest ten pierwsza część książki. I druga część książki to jest przechodzimy do konkretnych taktyk, przechodzimy do konkretnych obszarów i właśnie jak oszczędzać, jak zarabiać, jak zwiększać zarobki, jak optymalizować się podatkowo, w którym momencie ta optymalizacja podatkowa w ogóle zaczyna mieć sens, bo wcześniej jak mało zarabiamy, to ona po prostu nie ma sensu. To będzie jakby zmarnowana energia w pewnym sensie, tak? Dużo na tym nie zyskamy. I na koniec oczywiście inwestowanie. I to jest jakby spięcie całej książki taką klarą typu zaplanuj sobie, popatrz jak ta droga wygląda, popatrz gdzie jesteś, w którym miejscu, dokąd chcesz dojść i zaplanuj tą drogę przez swoje życie. Bo nie, jakby to nie jest tak, że przeczytasz książkę i wszystko zastosujesz od razu. Absolutnie nie. Do niektórych treści, do niektórych elementów tej książki po prostu trzeba dojrzeć, tak, w pewnym sensie, nie? Na przykład to, co powiedziałem o tej optymalizacji podatkowej. Tak. Ale mimo wszystko zalecam takie dosyć linearne czytanie po kolei, bo to będzie po prostu jakby najefektywniejszy sposób przebrnięcia przez całą treść. No i ja tutaj chciałem od razu powiedzieć, że skoro uparłeś się, że książka ma być w wersji fizycznej, nie? Czyli wysyłasz wszystkim fizyczną cegłę, to od razu mówię, a propos tego, co można, co nie można, mi się wydaje, że nie wiem, jak się zgadzasz, czy ze mną się zgadzasz, ale wolno brać markera i rysować po książce, nie? O, oczywiście, oczywiście. Więc jakby od razu mówię, bo kiedyś myślałem też, że książka... Może ja pokażę, wiesz co, nie mam pod ręką żadnej książki, ale ja mogę pokazać, jak ja niszczę książki. Znaczy, kiedyś ktoś, znaczy moja żona na przykład mówi wprost, że nie, w ogóle wiesz, ołówkiem co najwyżej. No ja właśnie, mówię, nie, biorę długopis i bazgrę po prostu, zaznaczam wszystko, co mogę. Na marginesach sobie piszę i tak dalej. Powiem ci, że to jest najlepszy sposób też, bo wtedy z treści książki wybieramy to, co jest dla nas naprawdę ważne, na co zwróciliśmy uwagę i łatwiej jest wrócić. Ja uważam, że najważniejsze jest to, żebyśmy potrafili
wrócić do informacji wtedy, kiedy one nam będą potrzebne. Czyli gdzieś mamy w głowie skojarzenie, okej, coś istotnego gdzieś tam przeczytałem w tej książce, ale gdzie, nie wiem. No to jeżeli nie mam tego zaznaczonego, to naprawdę trzeba by znowu całą przeczytać. To jest bez sensu. Jeżeli zaznaczę sobie gdzieś tam to na marginesach, no to to jest najefektywniejszy z mojego punktu widzenia sposób. Nie? To jest trochę takie, znowu, GTD się kłania. Nie? W sensie no gdzieś tam odkładamy te rzeczy, które są dla nas ważne, gdzieś tam na później zaznaczamy je po to, żeby móc później do nich szybko, łatwo wrócić. Dokładnie. I w ogóle fajnie było, że jakby, bo zaczynasz w ogóle w książce właśnie od tego, że trzeba sobie, tak mówisz, uporządkować głowę, uporządkować pomysły, cel, jaki chcesz mieć finansowy, no bo jakby łatwiej jest celem. Tak samo jak produktywność, musisz sobie uporządkować rzeczy i opróżnić głowę, nie? Bo jeżeli sobie głowę nie opróżnisz, no to powodzenia. Więc, no i ale powiedz mi, jak ty sobie wyznaczasz cele? Jakby, jak u ciebie to działa? Jakby, czy masz jakiś taki, nie wiem, właśnie jakiś złoty środek na właśnie schemat, tak? Jakiś proces właśnie ten, no bo ten, no wiadomo, ta książka na przykład była ogromnym takim właśnie celem, ogromnym wyzwaniem. Jak do tego podchodzisz? Jak właśnie sobie te cele wyznaczasz i jak je realizujesz? Okej, to powiem tak, nie pamiętam numeru odcinka w tej chwili, ale ja o tym opowiadałem też w jednym z moich podcastów, to myślę, że zalinkujemy super, później pod filmem, tak będzie najprościej, bo tam cały proces opisałem, ale tak w pigułce to wygląda w ten sposób, że ja oczywiście tworzę sobie plany roczne i staram się mieć z grubsza zaplanowane 2 następne lata, czyli wiem... Wow. Znaczy, to jest tak, wiesz, w tym roku chcę zrobić takie projekty, w przyszłym roku myślę o takich projektach. Mm-hmm. To jakby to jest bardzo, to nie jest tak, że to jest bardzo szczegółowe. Mm-hmm. To jest takie bardzo ogólne, tak? Mm-hmm. Po co to robię? No po to robię, żeby przede wszystkim wiedzieć, w którą stronę idę, ale też jest to istotne z innego punktu widzenia. Znaczy, żeby negatywnie filtrować te rzeczy, które wpadają mi w międzyczasie. Czyli jeżeli ja mam jakiś swój plan, który staram się zrealizować, to nawet jeżeli mi się go nie udaje realizować, czy tutaj opóźniają się poszczególne projekty i tak dalej, bo ja też mam tak, że bardzo często przeceniam własne możliwości. Myślę, że wiele osób, które próbują... My optymiści, nie? Generalnie. Tak. Także niestety, przeceniam swoje możliwości, ale jakby już się z tym pogodziłem, no taki jestem po prostu. Zawsze planuję zbyt dużo, sobie biorę na głowę po prostu, ale z drugiej strony to jest też tak, że dzięki temu, że mam ten plan, to mogę odrzucać inne rzeczy, które są spoza tego planu. Czyli na przykład, jeżeli otrzymuję, na przykład mam takie generalne zasady, mówię też o tym w książce, że warto zawierać takie kontrakty z samym sobą, tak to nazwałem, że na przykład jednym z takich kontraktów jest to, który ja mam, jest to, że występuję na 3-4 konferencjach rocznie, maksymalnie, nie więcej, bo jakby dobrze wiem, że po prostu one pochłaniają czas. Żeby zrobić dobrą prezentację, się muszę dobrze przygotować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mam inne swoje projekty, czyli owszem, chcę być na konferencjach, bo to jest forma kontaktu z audytorium, z którym rozmawiam, ale z drugiej strony nie chcę, żeby to zdominowało moje życie, tak? Czyli okej, 3-4 konferencje roczne. I teraz tak, okej, jeżeli to są 3-4 konferencje rocznie, to znaczy, że to są maksymalnie jedna konferencja na kwartał. Tak w dużym uproszczeniu, nie? No. I w zasadzie staram się być zabukowany na te konferencje już z takim rocznym wyprzedzeniem. I na przykład teraz otrzymuję bardzo dużo propozycji wystąpień, no bo jest książka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówię, nie, przepraszam, ale już do końca roku już więcej nie podejmuję nowych wyzwań. I teraz zobacz, jak to niesamowicie uwalnia ci, w ogóle zwalnia cię z procesu myślowego, z zastanawiania się nad tym, czy ta propozycja jest atrakcyjna, czy ona nie jest atrakcyjna. Wiadomo, że większość tych propozycji jest prawdopodobnie atrakcyjna, tak? Tak. Ale to nie oznacza, że ja muszę na wszystkie te atrakcyjne propozycje odpowiadać, tak? Mam domyślną odpowiedź wręcz przygotowaną w tekst Expanderze, tutaj a propos produktywności, tak? Że bardzo dziękuję za zaproszenie i tak dalej, ze względu na to, że koncentruję się na moich własnych projektach, które są dla mnie kluczowe, priorytetowe, najważniejsze, no to po prostu nie podejmuję nowych wyzwań do końca roku. Koniec, tak? Koniec, no. I tego typu odpowiedź w zasadzie kilkoma kliknięciami palców na klawiaturze leci zwrotnie i zazwyczaj spotyka się ze zrozumieniem, tak? To nie jest tak, że odmawiając my skazujemy się na to, że ktoś będzie niezadowolony. No nie, po prostu sorry, no jakby takie mamy priorytety. A jak będzie mu zależało, to pewnie tak do ciebie wróci właśnie w kolejnym roku, nie? Wręcz jest tak, że w tej chwili niektóre z tych osób mówią, no dobra, to jakby na waiting listę na 2017 rok i mi to pasuje, tak? Jakby będę siadał do planowania 2017 roku, to przynajmniej nie będę się musiał sam zastanawiać, tylko jakby z gotowej listy wybiorę sobie to, co mi najbardziej się podoba. Czyli to jest tak, planuję cały rok, powiedzmy, projektowo z góry, ale raz na kwartał robię takie business review po swojej stronie, gdzie rzeczywiście ostatni piątek każdego kwartału to jest czas w kalendarzu, który mam zablokowany tylko i wyłącznie na to, żeby się zastanowić nad moim biznesem, czyli spojrzeć, co się wydarzyło przez cały kwartał, na ile z tymi moimi planami, które sobie wcześniej ułożyłem, zrobić taki audyt, tak, na ile z nimi jestem okej, co się udało, co się nie udało, no i oczywiście skorygować te plany w taki sposób, żeby wiedzieć, co robię w kolejnym kwartale. I to jest ten
można powiedzieć, ten moment, kiedy ja bardzo szczegółowo planuję kolejne 3 miesiące. Do tego stopnia szczegółowo, że staram się, nawet jeżeli mówimy o pisaniu wpisów na bloga, to staram się wymyśleć tematy, które będą w konkretne dni się ukazywały na blogu, wymyślić tematy kolejnych odcinków podcastów i tak dalej. To nie oznacza, że ja nie zmieniam tego. Zmieniam to oczywiście, bo jeżeli coś ciekawego się wydarzy, co albo uznam, że coś jest fajniejszego i seksowniejszego do pokazania, tak, w danej chwili, no to oczywiście modyfikuję te plany. Ale chodzi o to, że raczej poruszam się zgodnie z planem, niż totalnie bezplanowo. I sprowadzając to znowu do takich detali, no to później mamy proces tygodniowy, tak? Czyli w niedzielę wieczorem gdzieś tam sobie siadam. Czasami to jest w niedzielę wieczorem, a czasami to jest w poniedziałek rano, w zależności od tego, jak tam mi się weekend ułoży, tak? Na ile jestem zmęczony w niedzielę wieczorem, a na ile nie, albo na ile uważam, że jeszcze mi się odpoczynku trochę należy. Więc tu jakby jestem bardzo elastyczny, jakby nie katuję się tym. To znaczy nie jest to taki ostry reżim. Planuję sobie tydzień po prostu, czyli ustawiam sobie to już konkretnie Nozbi, tak? W sensie tak. I przy tym kwartalnym, i przy tygodniowym takim procesie to już jest Nozbi, przy codziennym to już jest wyłącznie Nozbi. Znaczy ja jakby nie potrafię żyć bez waszego narzędzia też, tak? Zupełnie wprost. Nozbi myślę, że dobijam do, trzeba by sprawdzić, kiedy moje konto powstało u was, ale myślę, że dobijam już do 5 lat używania, a być może już nawet używam więcej niż 5 lat, bo zacząłem używać jeszcze zanim prowadziłem bloga, to już używałem Nozbi, nie? W wersji trialowej. Tak. Tak, bo pamiętam, że korzystałem z wersji próbnej do 5 projektów i żonglowałem przez ponad rok w taki sposób, że mieściłem się w 5 projektach. Nie? Że jakby wiesz, nie miałem większej liczby projektów. Nie byłem przekonany, czy potrzebuję tego narzędzia do zarządzania z sobą, tak już mówiąc zupełnie wprost, dlatego że ja też korzystałem z innych systemów, swoich własnych systemów i tak dalej. I dopiero, myślę, po roku używania przeszedłem w pełni na Nozbi jako podstawowe narzędzie, nie? Więc tak to w dużym uproszczeniu wyglądało. Czyli przechodzę do cyklu tygodniowego, więc już bardzo skrupulatnie planuję te dni kolejne w tygodniu. I tu też przyjmuję taką zasadę, że mam 3 kluczowe zadania, które są do zrobienia danego dnia i tak staram się je planować, one są zawsze na początku listy danego dnia. Posłużyłem się schematem, który wydawał mi się nadmiarowy. Kiedyś opisywaliście już na swoim blogu, pokazywaliście przykład osoby, która wprowadziła takie taski, które są typu rano, wiesz, ja mam... To, ja. To ty, moje, tak? Moje. Okej, okay, to twoje. No więc tak, bo ja mam tak, rano przed śniadaniem, później mam rano po śniadaniu, tak, czyli gdzieś tam. Później mam, zaraz ci powiem, co jeszcze mam, poczekaj sekundkę, tylko spojrzę w Nozbi. No. Kategorie Nozbi Tools. Mam rano przed śniadaniem, rano, południe, późne popołudnie, wieczór i finish line, linia mety, nie? Że jakby mam finish line po to, że nad finish line znajduje się to, co muszę obligatoryjnie zrobić danego dnia, a poniżej mam rzeczy totalnie opcjonalne. Jeżeli ja dobiję do tych rzeczy totalnie opcjonalnych i którąś z nich zrobię, to już jest mega sukces ten dzień, nie? Tak. Czyli daje mi to olbrzymią radość, że wiesz, wywiązałem się sam z siebie i jeszcze do tego coś awansem zrobiłem. Więc tak, w taki sposób sobie to wszystko organizuję i fajnie to idzie. I oczywiście no, codzienne działanie z Nozbi, no to myślę jest efektem tej pracy, którą wykonuję w niedzielę albo w poniedziałek rano, czyli jakby stopniowa egzekucja, dodając oczywiście te rzeczy, które ktoś mi tam wrzuci albo które sam sobie wrzucę w trakcie tygodnia. Nie?